czy seks pomiędzy dwiema osobami, które są pijane, może być oparty na wyrażeniu świadomej zgody. Wpływem narkotyków. Jaka to ma być co to ma być za świadomość? Czy może być zgoda dobrowolna, ale nie do końca świadoma? Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl. Dzień dobry Państwu. Nasz już kolejny niepoprawnik. Straciłem rachubę, tyle się odbyło. Profesor Marcin Matczak. Mecenas Bogusław Leśniodorski. Witamy Państwa i dzisiaj będziemy rozmawiali głównie o pojęciu gwałtu i o tym, jak to pojęcie funkcjonuje w naszych przepisach, co się może nowego zdarzyć, jakie są kierunki zmian i oczekiwań, powiedzmy, społecznych i legislacyjnych w najbliższym czasie i do czego to może doprowadzić. Będziemy mieli okazję też połączyć się z ludźmi, którzy w praktyce mają dużo własnych doświadczeń, są też dużo myślą o tym, jak te przepisy powinny być sformułowane. To już może nie będę zdradzał, pewnie sami to lepiej powiedzą. A dynamika będzie taka jak zawsze. Mam nadzieję, że już Państwo się przyzwyczaili, czyli będzie paremia, kazus i później przejdziemy do tematu głównego. Tak, i chcemy podkreślić, że wybraliśmy ten temat, dlatego że czytamy Wasze komentarze. Zachęcamy Was do tego, żeby sugerować tematy. Oczywiście nam się wydaje, że pewne rzeczy są ważne, ale ten program jest dla Was, jest taką przestrzenią, gdzie chcemy dyskutować rzeczy ważne dla naszych widzów. I w jednym z komentarzy do naszych ostatnich programów pojawiła się właśnie sugestia, że chyba panuje coś w rodzaju takiego może niepokoju, trochę niewiedzy, czy czasami te zmiany, które są planowane, jeżeli chodzi o przestępstwo zgwałcenia, więc zmiany w pojęciu tego, co nazywamy gwałtem, na przykład nie doprowadzą do zniszczenia domniemania niewinności, że teraz będzie łatwiej niejako na przykład oskarżyć sprawcę, który nie będzie miał jak się bronić. Chcemy dzisiaj o tym z Wami porozmawiać, chcemy pokazać, jak to wygląda. Zaprosiliśmy gości, między innymi takich, którzy proponują te zmiany. Mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące i myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy od paremii, która jak zawsze ma jakiś związek z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Paremią, którą chcemy Was dzisiaj zainteresować, jest powiedzenie volenti non fit iniuria, które w tłumaczeniu na język polski można sobie przetłumaczyć jako chcącemu nie dzieje się krzywda. Jest to bardzo stara zasada prawna, która mówi, że jeżeli zgadzasz się na coś, na przykład podpisujesz umowę, zgadzasz się na to, żeby ktoś w pewnym sensie ingerował w jakieś twoje dobro, to później ta ingerencja jest legalna i ty nie możesz twierdzić, że ona była nielegalna. A ta paremia ma związek z tym, o czym mamy dzisiaj mówić, bo jednym z podstawowych kwestii, które zmieniają się w całej definicji przestępstwa zgwałcenia... Można powiedzieć, że leży u podstaw tego, co... Jest zgoda, jest to, że osoba, która oczywiście każdy z nas posiada pewną autonomię seksualną, może zgodzić się na to, że inna osoba jest jakby do tej autonomii zapraszana do zbliżenia i to zbliżenie musi się odbyć, jak to mówię, konsensualnie, musi się odbyć na podstawie zgody. Jednym z podstawowych elementów definicji zgwałcenia jest to, czy była zgoda i wtedy oczywiście zgwałcenia nie ma, czy też jej nie było. I to jest pewna przestrzeń, wokół której dyskusje się toczą obecnie nad zmianą definicji gwałtu, a w związku z tym, jak to mówią prawnicy, znamion przestępstwa zgwałcenia. Tak jest. Powiedz, czy my mamy, Marcin, ten artykuł, to jest chyba 197. Tak. Mamy, pokażemy jak... Pokażemy go zaraz wam. Ta paremia będzie się nam przewijała, bo jak wrócimy za moment do kwestii zgody i tego, jak ona ma być wyrażana, no to wiadomo, że ona będzie dla nas istotna. A rzeczywiście, zaraz powiemy o artykule 197, ale jeszcze kazus. I to kazus specjalny, o którym właśnie teraz chcemy wam opowiedzieć. To jako, że to trochę z mojej działki, to ja mogę popowiadać. No więc Daniel Alves jest piłkarzem. To jest jedna z takich najbardziej rozpoznawalnych postaci w ostatnich latach w piłce klubowej. Oczywiście też reprezentant Brazylii. Grał w wielu klubach, ale powiedzmy największych takich sukcesów w Barcelonie. I ich odniósł. No i poszedł pewnego dnia do klubu. I jak to piłkarze mają w zwyczaju, w strefie VIP zostały zaproszone różne dziewczyny z klubu na szampana. Później doszło do tego, że Dani z jedną z tych pań obcował w toalecie i po jakimś czasie został oskarżony o gwałt.
I tu się no i chyba się zatrzymam, bo tak, dlatego, bo dynamika tego jest... Chcemy wam zadać ten kazus z tego powodu, że tutaj przynajmniej na samym początku pojawiły się pewne wątpliwości, które są istotne także dla naszej dyskusji. Mianowicie dziewczyna, która oskarżyła Daniego Alvesa, dobrowolnie przyjęła jego zaproszenie do tego VIP-roomu. Powstało pytanie, czy także w jej głowie, jak się okazuje, zeznania na to wskazują, czy sam ten fakt, że ona zgodziła się tam wejść, ale później już nie zgodziła się na to zbliżenie, do którego doszło, powoduje, że tutaj możemy mówić o zgwałceniu, czy nie. Czy samo jej wejście do tego VIP-roomu, ona mówi, że ona nie wiedziała, że tam była łazienka, ale samo wejście do VIP-roomu, czy było wyrażeniem zgody? Ona w zeznaniach mówiła, że miała wrażenie, że to może zostać wykorzystane przeciwko niej, ale było też jasne, że w pewnym momencie ona powiedziała stop i chciała opuścić. Zresztą Daniel Alves w zeznaniach mówił, że uważał, że ona mogła to zrobić. To nie jest do końca jasne, do tego wrócimy. Ale chcemy wam zadać ten kazus z naciskiem na tę kwestię. Czy wejście tej dziewczyny, świadome wejście do VIP-roomu na zaproszenie na szampana, jak powiedziałeś... Czy to już jest zgoda? Czy to już jest zgoda? Czy można powiedzieć, że to w jakimś sensie powoduje, że to, co się później zdarzyło, nie powinno obciążać Daniego, czy też nie? To jest pytanie, do którego wrócimy, a jest ono bezpośrednio związane... A ta definicja zgody będzie kluczowa w kontekście zmiany wszystkich propozycji właściwie zmian. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli możemy przejść do naszej sekcji, co w prawie piszczy. Chcemy się skupić na artykule 197, nie tylko, także na następnych, na tym się skupimy głównie, czyli na artykule kodeksu karnego, który mówi o przestępstwie zgwałcenia. Tutaj ciekawostka, znowu ci przerwę, jest taka, że to jest zapisy i brzmienie tego artykułu, to jest to latma. To są bardzo stare zapisy, które przez różne kodeksy prawne przechodziły. Natomiast obecnie jesteśmy w momencie, w którym jest w tak zwanej lasce marszałkowskiej propozycja zmiany tego artykułu 197. Widzicie go teraz na tablicy i o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. On teraz brzmi tak. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. Propozycja, która została złożona, którą widzicie w tym momencie na tablicy, przesuwa akcenty w tym przestępstwie, w znamionach tego przestępstwa w sposób następujący. Po zmianie ten artykuł, ta zmiana jeszcze się nie dokonała, jest propozycja, będzie brzmiał tak. Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. I tutaj może ja taką krótką dygresję, jeśli chodzi o powiedzmy stopniowanie tego rodzaju przestępstw, no to mamy do czynienia z wykroczeniami w naszym systemie prawnym. Wszyscy wiedzą, no chociażby kodeks wykroczeń, czy to, co się bardzo często dzieje na ulicy, i później z przestępstwami. I przestępstwa się dzielą na występki i zbrodnie, i kwalifikacja prawna zbrodni zaczyna się od tej dolnej granicy kary 3 lat, więc to też jest o tyle istotne, że tak naprawdę w obecnym brzmieniu tych przepisów to mamy do czynienia z występkiem, a kwalifikacja będzie taka, że właściwie dolna granica kary to jest zbrodnia. To ma znaczenie, to jest rzeczywiście zwiększenie surowości, to z całą pewnością, ale ta druga zmiana, która jest w samym środku, jest także istotna. W ogóle dlaczego ta zmiana została wprowadzona, czy zaproponowana? Otóż jak przeczytacie sobie obecną wersję artykułu 197, to ona powoduje następującą konsekwencję. Jeżeli tam jest mowa o przemocy na przykład, o podstępie, to generalnie praktyka sądowa jest taka, że ofiara przestępstwa zgwałcenia, na przykład kobieta, musi w pewnym sensie wykazać tę przemoc. Czyli ona musi wykazać, że było jakieś działanie na przykład siłą, że była groźba i że ona, takie stanowisko sądów, broniła się i ten opór w pewnym sensie dowodowo musi zostać wykazany. Opór fizyczny jest istotny. Czyli na przykład, że krzyczała albo że pozostawiła jakieś ślady na ciele napastnika poprzez wbicie paznokci. I teraz, czy to jest sensowne? Czy postawienie takiej tezy, że ofiara przestępstwa zgwałcenia musi manifestować swój opór, żeby można było powiedzieć, czyli musi wykazać to, że ona manifestowała swój opór, czy to jest zasadne? Otóż psychologowie mówią, że nieraz jest tak, że powoduje zagrożenie coś w rodzaju takiego jakby zamrożenia osoby. To jest taki strach zamrażający, który powoduje, że osoba się nie broni. Czy wtedy, jeżeli dojdzie do zgwałcenia,
czy do kontaktu seksualnego nie było gwałtu. Być może pamiętasz, był kiedyś taki bardzo poruszający film Róża, pokazujący to, co robili między innymi rosyjscy żołnierze na Mazurach, którzy oczywiście gwałcili kobiety. I tam jest taka scena, w którym te kobiety po prostu leżą i w ogóle nie bronią się, bo to już jest któryś raz i one wiedzą, że to nie ma żadnego sensu. Czy ta sytuacja, w której bohaterka Róży leży i po prostu pozwala tej bestii po prostu się wyżywać, nic nie mówiąc, czy to nie był gwałt, to był główny powód, dla którego ta zmiana została zaproponowana. Ale wydaje mi się, że tu jest jakby zgoda taka i ciężko jakby znaleźć głosy, że te przepisy jakby wymagają zmiany. Pytanie, jak daleko idące. I... Z całą pewnością. Natomiast ta zmiana, o której mówimy, jak widzicie, przesuwa to, czyli ona mówi nie o tym, co jest po stronie... Ciężar dowodowy przede wszystkim przesuwa z ofiary. Tak, i na tym chcemy się skupić. To jest kluczowe. Czyli ona mówi tak, to nie ofiara ma udowadniać, że się broniła, czyli że była przemoc, tylko sprawca w pewnym sensie musi udowodnić, że była zgoda. I to jest sytuacja, która wzbudziła, myślę, tę ogólnopolską dyskusję, bo ona jest ogólnopolska. Czy to przesunięcie ciężaru dowodu właśnie nie powoduje, że ktoś musi udowadniać swoją niewinność? No i tutaj trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Myśmy o tym wspominali też, o literalnej interpretacji i o duchu prawa. Teraz się pojawia pojęcie doktryna czy praktyka sądów. I to jest bardzo istotną kwestią. Jest, pewnie należy uprzedzić jakieś komentarze czy pytania, że tak jak definicję podstępu ustaliła de facto doktryna w ostatnich latach, tak kwestia tej zgody i dzisiaj literalne analizowanie, w jaki sposób techniczny miałaby się odbyć taka zgoda, od takich skrajnie, powiedzmy, przykładów się gdzieś pojawiło, że trzeba by iść po zgodę do notariusza, żeby się czuć pewnie, ale założenie jest takie, że również w doktrynie na sam koniec zostanie ustalone po prostu, gdzie są granice tej zgody i jaka forma zgody jest odpowiednia, czy tam wystarczająca i to nigdy, to a priori nie da się tego po prostu ale z drugiej strony, tej definicji myślę, narzucić. Że możemy my także... No chętnie o tym porozmawiam, bo ja mam tu duże wątpliwości co do tego. Że mogą się zdarzyć takie sytuacje i tutaj przechodzimy do analizy już tej kwestii zgody, bo ja myślę, bo były takie przypadki, był bardzo drastyczny przypadek sytuacji 14-latki zgwałconej, która nie krzyczała, nie wykazała oporu i sąd uznał, że to nie było przestępstwo zgwałcenia. Więc jakby powód, żeby to zmienić, jest sensowny. Ale właśnie, są ludzie, którzy mówią, w jaki sposób tę zgodę uzyskać. Na świecie mamy już podobno aplikację w ogóle w telefonie, gdzie tę zgodę można uzyskać, ale pamiętajcie, że ta zgoda może być też wycofana. To nawet budzi trochę śmieszność, no bo to formalizuje stosunki intymne, no które nie opierają się, na, jak mówisz, na notariuszu albo na aplikacji. Są też stanowiska, to jest bardzo ciekawe, stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który mówi, że ta zmiana nie jest potrzebna, dlatego że mówi, że wszystkie te sytuacje braku zgody da się pokazać przez te przesłanki, które są. Bo jak jest groźba, to wiadomo, że zgody nie ma. Jak jest podstęp, podstępem może być na przykład pigułka gwałtu. To jest ewidentnie podstęp, prawda? Bo ktoś podaje po to, żeby osoba straciła przytomność i później ją wykorzystuje. Nawet mówi o tym sparaliżowaniu strachem, że wykorzystanie bezradności. Tam jest też taka przesłanka. Zresztą chyba ten 197 ma też Ma jeszcze inne przepisy. Więc są różne stanowiska. My chcemy się z wami dzisiaj zastanowić, czy ta zmiana jest dobra, czy też powoduje rzeczywiście skutki, które są trudne do zaakceptowania. Pierwszym z nich dla mnie jest właśnie to, o czym mówisz, że trzeba iść do notariusza. Ale są też pomysły innych zmian i też będziemy o nich rozmawiać. Ale to jest moim zdaniem ważne, że to byłoby moim zdaniem zupełnie nieżyciowe, żeby zakładać właśnie, że strony przed zbliżeniem intymnym będą podpisywały umowę albo że będą udawały aplikację. To jest oczywiste, ale... Ale jak potem udowodnić, jeżeli na przykład po iluś tam miesiącach czy latach nagle nie rozstrzygniemy tego i ja tu chcę powiedzieć, że też miałem trochę tej okazji, żeby o tym pomyśleć i wydaje mi się, może użyję niezbyt fortunnego słowa, ale jako społeczeństwo chyba my nie dorośliśmy i na pewno, jeśli miałoby to w ogóle iść w takim kierunku, to bardzo taka duża akcja informacyjna, edukacyjna, to by się musiało bardzo dużo zmienić w postrzeganiu jakby pewnych, w zrozumieniu tego, tego w ogóle wszystkich okoliczności, które z takimi sprawami mogą mieć do czynienia. W dzisiejszym moim zdaniem takim stanie przemyśleń społecznych dotyczących tej kwestii nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji. Ale jest nawet to jakieś narzędzie edukacyjne. Tak, ale patrz, zobacz, nawet w tych opracowaniach, o których tam mieliśmy okazję trochę czytać, się przygotować, nie mówi się w ogóle, mówi się o statystykach, ile, to też bardzo ciekawy case z tych statystyk, jak regulacje prawne wpływają na statystyki. Tak. O tym się bardzo często zapomina, że różnego rodzaju przestępstwa są podawane statystyki całej Europy czy ze świata, ale jednak one są bezwartościowe, jeśli się nie ma wiedzy, co tak naprawdę, jakiego rodzaju przepisy te statystyki triggerują. Tutaj autorzy tej zmiany mówią o tym, że
w ich rozumieniu i na podstawie dowodów, i one są bardzo poważne, bardzo duża część tych przestępstw zgwałcenia nie jest w ogóle zgłaszanych albo też nie jest ściganych. Nawet się mówi, że tylko 10% w Polsce tak, jest. Tak, więc to jest pierwszy powód i to jest poważny powód. My w żaden sposób, to jest poważna rzecz i nie powinniśmy w żaden sposób próbować tego wagi tej sprawy obniżać. Druga kwestia jest taka, że przewidują, że po wejściu w życie tej zmiany wzrośnie istotnie liczba skazań. Dlatego, że to przeniesienie ciężaru dowodu spowoduje rzeczywiście, że no to druga strona będzie musiała się wykazywać. Ja bym chciał jeszcze pokazać, jeżeli możemy teraz na tablicy, przepis konwencji stambulskiej. To jest konwencja, która to jest przepis prawa międzynarodowego, artykuł 36, który jest przedstawiany jako powód, dla którego te zmiany są w Polsce wprowadzane. To jest przepis, który mówi o tym, że strony, czyli państwa, które podpisały tę konwencję, muszą podjąć konieczne działania ustawodawcze lub inne, to jest bardzo ciekawe, czyli na przykład zmienić praktykę stosowania prawa przez sądy, aby zagwarantować, że następujące umyślne działania podlegają odpowiedzialności karnej. I tutaj mamy wymienione działania, które są ewidentnie znamionami przestępstwa zgwałcenia. Zwróćcie uwagę, że w każdej z tych sytuacji jest napisane bez zgody tej osoby. I tutaj jeszcze jeden kamyczek do dyskusji. Jest napisane bez zgody tej osoby, nie jest napisane bez dobrowolnej i świadomej zgody tej osoby. O ile zgoda musi być dobrowolna, to w dyskusjach prawników, które ja oglądałem, pojawia się ta kwestia świadomości. Dlaczego? Bo na przykład, czy seks pomiędzy dwiema osobami, które są pijane, może być oparty na wyrażeniu świadomej zgody. Wpływem narkotyków. Jaka to ma być co to ma być za świadomość? Czy może być zgoda dobrowolna, ale nie do końca świadoma? I teraz, jeżeli spojrzymy na ustęp drugi, prawnicy, którzy zgadzają się z kierunkiem tej zmiany, ale chcieliby ją być może trochę zmodyfikować, mówią, spójrzcie na konwencję, która mówi, że zgoda musi być udzielona przez osobę zdolną do składania oświadczeń woli. I tutaj najważniejszy fragment, co należy ocenić w świetle danych okoliczności. Czyli każdy konkretny przypadek jest inny. U nas niestety tego na razie w przepisie nie ma, a ta świadomość może powodować, że właśnie w sytuacji, kiedy obie strony są nietrzeźwe albo pod wpływem jakiejś używki, może powstać wątpliwość, czy tutaj była, być może zgoda była, ale czy była świadoma. Być może nawet była dobrowolna, ale czy była w pełni świadoma. To jest przestrzeń, o której też będziemy chcieli z wami podyskutować. No i plan jest teraz taki, żebyśmy zaprosili naszego pierwszego gościa. Odzwoniliśmy się, halo? Spróbujemy teraz się połączyć. Połączyć się z panią poseł, panią poseł Anitą Kucharską-Dziedzic, która jest jedną z osób, które stoją za tym projektem i która jest reprezentantem popierającym ten projekt w parlamencie. Bardzo jesteśmy wdzięczni pani poseł za to, że zgodziła się z nami połączyć. Mam nadzieję, że to nam się teraz uda. I postaramy się zapytać panią poseł o te powody, dla których te nowe przepisy są proponowane. To po pierwsze, czy ona potwierdza to, o czym przed chwilą mówiliśmy, rzeczywiście, że mamy sądy tak działają i jeszcze o kilka innych rzeczy. Więc jeżeli możemy, to zaprośmy teraz panią poseł. Dzień dobry, bardzo serdecznie dziękujemy pani za to, że znalazła pani czas, żeby z nami się połączyć. W dzisiejszym programie rozmawiamy o propozycji zmiany w kodeksie karnym, czyli artykuł 197 i następnych. I zaprosiliśmy panią, ponieważ jest pani jedną z osób, które stoją za tą zmianą i reprezentuje pani wnioskodawców. I chcielibyśmy panią zapytać, czy poprosić o skrótowe, bo oczywiście jest pełne uzasadnienie, przedstawienie potrzeby wprowadzenia tej zmiany, co za nią stoi i dlaczego jako wnioskodawcy państwo uważają, że ta zmiana jest konieczna i przyniesie polskiemu społeczeństwu dobro, pewnie w aspekcie i edukacyjnym, ale też w kontekście zachowań. Bardzo prosimy. I ten aspekt edukacyjny i ten aspekt zachowań jest jak najbardziej ważny i pewnie też kluczowy w tym naszym projekcie. Ale za tym projektem stoi po prostu potrzeba i ja często przywołuję tutaj ten nasz obowiązek przyjmowania zapisów z konwencji stambulskiej, którą Polska i podpisała i ratyfikowała, która w tej chwili stała się też dokumentem obowiązującym w całej Unii Europejskiej. I tam w konwencji stambulskiej jest podkreślone, że powinny państwa członkowskie Rady Europy przyjmować zapisy, które definiują zgwałcenie jako każde obcowanie seksualne, które się odbywa bez zgody. I teraz kilkanaście państw Europy już to swoje prawodawstwo zmieniło i rzeczywiście dostosowało
tutaj nam przepisy prawne, przepisy karne do tego kluczowego zapisu z konwencji stambulskiej. Ale też, żeby się nie zasłaniać tymi dokumentami międzynarodowymi, to powiedzmy o kontekście polskim, bo też jesteśmy, funkcjonujemy w określonej kulturze i zostały nam pewne zaszłości, które traktują seksualność osoby jako nie najwyższe dobro, które powinno być chronione, bo mamy tą gradację dóbr, które powinny być chronione przez prawo i nagle się okazuje, że seksualność, autonomia seksualna osoby niekoniecznie jest tym dobrem najwyżej chronionym. I tutaj uzasadniając konieczność wprowadzenia zarówno kategorii zgody, bo to jest rzecz kluczowa w naszym projekcie, żeby zauważyć podmiotowość osoby, z którą obcujemy seksualnie. Dlaczego mówię o tej podmiotowości? Ponieważ mówiąc przed chwileczką o tym dobru chronionym, no to nawiązywałam do pewnych kontekstów historycznych, kulturowo-historycznych, w których seksualność kobiety, jej ciało nie należało do niej samej, ale należało do jej ojca, a później do jej męża. I właściwie zgwałcenie kogokolwiek było, a zwłaszcza kobiety, bo to przede wszystkim o nich mówimy w tej chwili, było raczej szkodą wyrządzoną właścicielowi ciała tej osoby, czyli właścicielowi ciała kobiety. To są pewne zaszłości, które ciągle jednak funkcjonują w naszej świadomości i one się przekładają na przepisy prawne, bo jeżeli zwrócimy uwagę na to, z czym mamy do czynienia teraz, to mamy do czynienia z sytuacją, w której zgoda kobiety na seks jest jakby automatyczna i mamy domniemanie zgody na seks i właściwie kobieta musi udowodnić, że albo ją ktoś oszukał, albo ją szantażował, albo ją groził, albo ją pobił i dopiero wtedy mamy do czynienia z karaniem sprawcy za taki czyn. I zwróćmy też uwagę, jak mamy chronione dobro, bo ta druga kluczowa zmiana w naszym projekcie to uczynienie ze zgwałcenia zbrodni, bo w tej chwili jest to jedynie występek, co spowodowało nam spore konotacje, bo jak się okazało po wybuchu wojny, po ataku Rosji na Ukrainę i tych masowych gwałtach na Ukrainkach, polscy prokuratorzy dosyć bezradni w ściganiu zbrodni wojennych na Ukrainkach, bo się okazało, że wszystkie Ukrainki, które doświadczyły zgwałcenia w Polsce szukające ratunku, były zakwalifikowane przez prokuratorów do kategorii świadków zbrodni wojennych, a nie ofiar zbrodni wojennych. Ale pani odnosząc poseł, się też do... Te kwestie, myślę, co do kwestii kulturowych i edukacyjnych, myślę, że mamy zgodę. To znaczy z całą pewnością, my tutaj także wcześniej rozmawialiśmy o tym, istnieje bardzo dużo, jest bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie. Natomiast czy to, o czym pani mówi, czy ta zmiana rzeczywiście wymaga zmiany legislacyjnej? Bo są też takie głosy, na przykład głos Rzecznika Praw Obywatelskich, który mówi tak, oczywiście trzeba edukować, natomiast zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich to, bo ten przepis, który mamy, on zdaniem rzecznika obejmuje już wszystkie sytuacje, które mogą być brakiem wyrażenia zgody. Bo wiadomo, że jak jest przemoc, to nie ma zgody. Wiadomo, że jak jest podstęp, to nie ma zgody. Nawet bezradność może być może wykorzystana w sytuacji, o której się nieraz mówi, takiego paraliżu, który nieraz następuje. I na pewno nieludzkie jest oczekiwanie od kobiety, żeby udowadniała, czy w ogóle od kogokolwiek, żeby udowadniała ta osoba przemoc. Czy nie jest jednak tak, że najważniejszym elementem jest to przesunięcie ciężaru dowodu? Bo nawet jeżeli rzecznik ma rację, prawda, że te wszystkie sytuacje obecne już pokrywają sytuację, chyba że pani się z tym nie zgadza, to pytanie jest takie, czy to nie jest najważniejsze to przesunięcie w pewnym sensie ciężaru dowodu, że to sprawca musi udowadniać, że miał zgodę, a nie ofiara, że nie wyrażała sprzeciwu. I czy to wyrażenie tej zgody jednak nie będzie trudne dowodowo, gdyby pani zechciała, bo tutaj rozmawialiśmy o, jest to mowa o tym notarialnym, tak jest, notarialnej umowie. Znaczy, no to na pewno będzie klucz, ale ja jeszcze chciałem to pojęcie, którego pozwolę sobie przytoczyć, tego pani użyła, tej powszechniej domniemanej zgody na seks. No wydaje mi się, że jednak aż z taką sytuacją to my do czynienia nie mamy w naszym kraju, albo na pewno nie powszechnej.
I nie wiem, czy to jest jakby właściwy argument w tej dyskusji, bo wydaje mi się, że jednak kluczem jest tutaj, co mówi pan profesor Maczak, czyli przeniesienie tego ciężaru dowodowego i to się wydaje taka najważniejsza zmiana w tym całym... Dobrze, to jeśli możemy, bo widzę, że jest tu sporo obaw co do kwestii sformalizowania zgody, ale ja pierwsze pytanie z tej wypowiedzi pana Matczaka, które wyłuskałam, to było właśnie pytanie o to, czy my jeszcze potrzebujemy mówić, że brak zgody oznacza brak zgody, skoro już mówimy w tym paragrafie, w artykule 197, że przemoc tak mówi rzecznik praw obywatelskich, tak mówi rzecznik praw obywatelskich, tak. Że zmiana jest niepotrzebna, bo wszystkie już znamiona przestępstwa obejmują, dają się wyjaśnić w postępowaniu sądowym jako brak zgody. Ja nie mówię, że ja się z tym zgadzam, pytam o pani opinię w tym zakresie. Więc już tłumaczę tą opinię. To jest zresztą pewna różnica stanowisk, bo o tym, żeby dostosować polskie prawodawstwo do konwencji stambulskiej i poprzedni i obecny rzecznik praw obywatelskich zwracali się pierwszy do premiera Morawieckiego ówczesnego, a obecny rzecznik praw obywatelskich do ówczesnego ministra sprawiedliwości. Ale to jest kwestia wykładni, ponieważ, i tu uwaga, to jest najczęstszy zarzut wobec nas kierowany, że właściwie wykładnia Sądu Najwyższego jest taka, że powinna się uwzględniać brak zgody jako tą przesłankę, która sprawia, że mamy do czynienia ze zgwałceniem. Więc my mamy do czynienia z sytuacją, w której, uwaga, nie tylko przepisy, to jak zostały sformułowane, wyprzedzają znacząco naszą epokę, czyli prawo jest w tyle za zmianami kulturalnymi, ale także prawo, to jak zostało napisane, jest w tyle za wykładnią tego prawa dokonywaną dzisiaj. W związku z tym, czy nie lepiej po prostu te przepisy tak sformułować, żeby nic nie trzeba było wykładać wyrokami Sądu Najwyższego i mówić, no ale rozumiemy, proszę państwa, że może czasami tej zgody nie być i to jest gwałcenie, bo nastąpiło zamrożenie. Przy okazji tego zamrożenia, czyli sytuacji, w której ludzie chronią dobro wyższe, czyli swoje życie, i w sytuacji doświadczania przemocy seksualnej następuje tak zwane zamrożenie, to psychiatrzy, psycholodzy kliniczni mówią, że to jest właściwie 70-80% przypadków przemocy seksualnej. Więc nie jest to tak, że to się po prostu zdarza. Jeżeli mówimy o przeniesieniu dowodu, też jakby to jest kwestia, którą jak dyskutuję, to bardzo często na nią zwracają uwagę, no jak to będzie teraz z tym przeniesieniem ewentualnie dowodu. O tym mówią obrońcy obecnie obowiązującego stanu prawnego. Natomiast dziwnym trafem nigdy nie spotkałyśmy się z takimi zarzutami o przeniesieniu dowodu ze strony prokuratorów, dlatego że oni doskonale wiedzą, że zwyczajnie będą musieli udowodnić sprawcy winę i będą musieli udowodnić po pierwsze, że sprawca nie miał zgody, a po drugie, że nie tkwił w błędzie, że tą zgodę ma. Bo takie sytuacje, tak, w których sprawca może uznać, że miał zgodę i zrobił to, co zrobił, ale był w błędzie, nie było tam złej intencji u niego, tylko tkwienie w błędzie, to też mu będzie musiał prokurator udowodnić. W związku z tym prokuratorzy sobie z tym radzą. Będziemy musieli zaraz kończyć, a jeszcze jedną ważną rzecz chcę podnieść w tym, o czym pani powiedziała, bo my oczywiście rozumiemy przekonanie polityków jako prawnicy, że jeżeli się zapisze coś w kodeksie karnym, to już nie będzie trzeba wykładać, ale państwo chcą wprowadzić dwa pojęcia do zgody, których nie ma bezpośrednio w konwencji stambulskiej, bo tam jest napisane bez jej zgody, tylko bez przymiotników, a w państwa propozycji są aż dwa przymiotniki, dobrowolna i świadoma. One będą musiały być jakoś wykładane, że jeżeli ta zgoda ma być tak udzielona. Pytanie takie, co by pani odpowiedziała osobom, bo taka sytuacja może się zdarzyć. Mamy partnerów, którzy są pod wpływem alkoholu albo pod wpływem jakichś używek. Czy oni są w stanie zgodzić się świadomie i dobrowolnie, czy też nie? Bo konwencja mówi, trzeba rozpatrywać od okoliczności do okoliczności, a więc jednak wykładnia. Natomiast państwo chcą to troszeczkę zapisać na twardo. Czy nie obawia się pani, że na przykład w sytuacji, która jest jednak częsta, bycia po spożyciu alkoholu, jednak nigdy nie będzie można wyrazić zgody świadomie i w ten sposób paradoksalnie obie strony będą mogły twierdzić, że zostały zgwałcone? Ja tu jeszcze dodam, że konwencja stambulska dopuszcza dostosowanie wykładni i doktryny. Nie mówi wprost o zmianie prawa. Tak, słusznie, tak. Mówi o tym, że można to zrobić inaczej. Tak. Bardzo istotne. Proszę bardzo. Ale
chcemy to prawo zmienić i nie widzimy tutaj przeciwwskazań do tego, żeby zmienić. To, że pan mówi o tej świadomej zgodzie, no to jest kwestia tego, na ile są też odnosimy się do pewnych statystyk. Więc tak. Statystycznie kobieta jak często może być zgwałcona. Statystycznie jak mężczyzna może być często zgwałcony. Ale jeżeli w te statystyki włożymy na przykład osoby, które nie mają świadomości tego, co się z nimi dzieje. Na przykład osoby o określonej niedyspozycji, ale powiedziałabym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Więc osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi są wykorzystywane seksualnie 2-3-krotnie częściej niż osoby bez tych niepełnosprawności intelektualnych. I to jest polowanie na osobę nieświadomą czy półświadomą, żeby wmówić, że ona właściwie sama tego chciała, bo chodzi nam po mieście taka jakaś i ona właściwie to się domaga seksu. Jeżeli mówimy o zgodzie dobrowolnej, to właściwie my robimy w tym momencie ukłon wobec tego, co już mamy w tej chwili zapisane w kodeksie, bo mówimy tak naprawdę o takim stopniowaniu owej zgody, bo nie mamy żadnych wątpliwości, to nam też podkreślano przy poprzednim złożeniu owego projektu, że są pewne sytuacje, w których zgoda na seks jest. Ale czy ona była dobrowolna, bo osoba, której się grozi na przykład, ona się zgadza na seks. Jak ktoś mówi, jak nie będziesz ze mną współżyć, to cię zabije, pobije i tak dalej, to nam albo zostawia nawet. Prawda? Ale ta zgoda dobrowolna nie jest, prawda? Tak. I czy ona jest bardziej czy mniej dobrowolna, to będzie musiał prokurator ocenić, a potem sąd rozsądzić. Pani poseł, zatrzymajmy się. O alkoholu było pytanie. Tak, przepraszam bardzo, więc, proszę bardzo. Tak. Więc jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dwoje ludzi postanowiło się umówić na seks, tak, mają randkę, umówili się, nie wiem, na Tinderze, wypili alkohol, idą do łóżka, nikt się tym nie będzie zajmował. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z polowaniem na dziewczyny, czy z polowaniem na młodych chłopców, upijaniem ich, a potem ich wykorzystywaniem, bo mamy przecież takie wyroki i ja o nich mówiłam także z mównicy sejmowej. Mamy wyroki 14-letnią upitą dziewczynę wykorzystaną przez 3 dorosłych mężczyzn. Mówiliśmy o nim. Sąd uznał, że oni po prostu wykorzystali jej nieświadomość, że ona właściwie to rozumiemy, natomiast my, żeby była jasność, uważamy, że kwestia udowadniania przez ofiarę zgwałcenia tego, że ona się opierała, jest zbyt daleko idąca. Natomiast nie mamy do końca pewności co do tego, o czym pani przed chwilą powiedziała, że sytuacji, w której ludzie po butelce wina pójdą do łóżka, nikt się nie będzie czepiał, bo zdarzają się takie sytuacje, że nieraz po latach, czy ktoś idzie do terapeuty i sobie uświadamia na przykład, czy terapeuta tej osobie uświadamia, że to była jakaś przemoc. Zatrzymajmy się tutaj, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie tego rozwinąć. Będziemy mieli jeszcze niepoprawnik live, w którym będziemy o tym dyskutowali. Może uda nam się jeszcze wtedy kontynuować niektóre z tych elementów. To ja jedno zdanie na koniec powiem. Bardzo proszę. Tak. Mamy w kodeksie cywilnym zapis o oświadczeniu woli. Ja zacytuję. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają okoliczności, w których złożone zostało. Zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W związku z tym, jeżeli ustalone zwyczaje są takie, że ktoś naprawdę na randce czy w pożyciu małżeńskim funkcjonuje w taki, a nie w inny sposób, bo taki jest kontekst kulturowy. Naprawdę nikt się nie będzie zajmował tym, jak to jest takie proste. No, przepraszam bardzo, ja chciałem tylko jakby jedną kwestię. Trzeba pamiętać, że od strony dowodowej to będzie, mamy do czynienia z sytuacją o tyle specyficzną, że tu ciężko mówić o świadkach i innych dowodach i to będzie słowo przeciwko słowu. A ja miałem kiedyś czynność przed notariuszem. To prokurator, czy to słowo tak, wystarczy. Ale proszę pozwolić więc powiedzieć, miałem czynność przed notariuszem. Nie jest tutaj czymś, czego się możemy obawiać. Miałem czynność przed notariuszem, gdzie zadowoleni z tego, że transakcja zaraz się dokona, sprzedający wypili sobie po kieliszku i notariusz odmówił czynności, bo uznał, że nie będą w stanie złożyć oświadczenia woli świadomie. Tego się trochę obawiamy, rozumiejąc trudność z tym wszystkim związaną. Bardzo dziękuję. Więc ja mogę powiedzieć po biblijnemu, nie lękajmy się i uważajmy na to, co robimy. Wie pani, byli już tacy, którzy mówili, że niewinni nie mają się czego obawiać. My prawnicy, jak ktoś tak mówi, a zwłaszcza polityk, to strasznie się boimy. Ale bardzo pani dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Proszę bardzo. Jeszcze raz dziękujemy za pani w programie. Kłaniamy się.
No, powiem ci, Marcin, bardzo to jest ciekawe, bo to pierwsze moje zderzenie z polityką o prawie i rzeczywiście od razu widać, jak bardzo, jak duży jest dysonans pomiędzy podejściem polityków a dywagacjami prawnymi na temat skutków, skuteczności i tych rozwiązań prawnych, które są proponowane. Niesamowite. Czujesz się uspokojony? Nie. Ja też nie, mimo że rozumiem, naprawdę, żeby ale, jasność... Ale wiesz, cenię, to ja rozumiem. Tak, w sensie. Dla mnie ważne jest, żeby w tym naszym programie jakby zejść z poziomu takiego przerzucania się ideologicznego z jednej i z drugiej, tylko żeby dojść do sedna. I to jeszcze raz chcę podkreślić. Ja rozumiem to, że sytuacja, w której gwałcona 14-latka, która nie, jest sparaliżowana i nie może strachem i nie może wyrazić sprzeciwu, że ta definicja tej zgody jednak idąca dalej niż konwencja stambulska chce tego, prawda? Czyli dodająca te przymiotniki, dobrowolna, zwłaszcza świadoma, one powodują, że mogą być trudne sytuacje, sytuacje, w których naprawdę nieraz muszę po miesiącach... Muszę ci przerwać, bo mamy szansę na drugie połączenie, to, które też moim zdaniem będzie bardzo ciekawe. To tylko wprowadźmy to, zaraz połączymy się jeszcze z panem mecenasem Wroną, który jest zarówno prawnikiem specjalizującym się w sprawach karnych, jak i osobą, która zajmuje się przemocą, więc ma tutaj duże doświadczenie i on komentował tę zmianę i zaproponował pewne ciekawe rozwiązania tak, i będziemy chcieli... I ja tutaj muszę powiedzieć, że takie najbardziej z tych, co słyszałem, zgodne ze mną, więc tym bardziej zapraszamy, poprosimy. Kłaniamy się, dzień dobry panu. Bardzo nam miło, że zgodził się pan porozmawiać z nami. Dzień dobry, panie mecenasie. Ja także bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy, czy wymieniliśmy kilka informacji przed tym programem. Rozmawiamy o proponowanej zmianie artykułu 197 kodeksu karnego. Chcieliśmy pana zapytać o pana stanowisko co do tej zmiany, bo pan także publicznie się kilka razy wypowiadał. O kilka kwestii. Czy jako prawnik uważa pan, że ta propozycja, która obecnie jest w parlamencie, jest udaną propozycją legislacyjną? Jakie zalety, jakie wady pan dostrzega? A także, bo to jest dosyć istotne, pan przedstawił pewną swoją propozycję wprowadzenia różnych typów przestępstwa zgwałcenia. Gdyby pan zechciał się z nami podzielić, będziemy bardzo wdzięczni. Tak, tutaj jest kilka kwestii. Pierwsza dotyczy samej definicji i sformułowania zgwałcenia, a druga kwestia dotyczy kary, która jest przewidywana i to jakby są dwie odrębne zupełnie moim zdaniem sprawy. Ja uważam, że podstawową wadą tej dyskusji, która się toczy, jest sprowadzanie jej do pojęcia zgwałcenia. Tymczasem my mamy bardzo dużą lukę, jeśli chodzi o ochronę osób doznających przemocy, jeśli chodzi o przemoc seksualną w ogóle, czyli szerzej na to patrząc. I to nie jest tylko kwestia obowiązującego prawa, ale też identyfikowania przemocy przez osoby, które doznają tej formy przemocy. Wszystkie statystyki, które mamy w Polsce, pokazują, że w zasadzie osoby doznające przemocy nie raportują przemocy seksualnej. Pierwszym takim, no można powiedzieć, szokującym raportem w tym zakresie były badania FRA, czyli Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2014 roku. W tym roku, w drugiej części tego roku, te badania będą powtórzone i opublikowane ich wyniki. Bardzo czekamy wszyscy w środowisku na te dane, no ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że one będą podobne, to znaczy będziemy w tej nielicznej grupie... Mogę przerwać, panie mecenasie, mam jedno pytanie, bo też jakby czytając, przygotowując się, czy to nie jest tak, że głównym powodem tych statystyk, o których mówimy, to jest taki problem, czy tam powód społeczny związany po prostu z ostracyzmem społecznym osób, które z takimi sytuacjami się mierzą i później próbują dochodzić sprawiedliwości. Nie, uważam, ale mówię to na podstawie tylko i wyłącznie doświadczenia mojego zawodowego, że jest to przede wszystkim problem rozmawiania o przemocy seksualnej jako o gwałcie. Jeżeli do mnie zgłaszają się na przykład do ośrodka interwencji kryzysowej osoby, które mówią, że doznają różnych form przemocy, ja pytam te osoby, czy doznają przemocy seksualnej. Prawie zawsze mówią, że nie. Jeśli dopytać te same osoby, ale czy utrzymuje pani, najczęściej są to kobiety, czy utrzymuje pani kontakty seksualne z mężem, z partnerem? Tak, utrzymuje. Czy chce pani utrzymywać te kontakty z mężem lub partnerem? Nie, nie chce. Pada odpowiedź od tej samej osoby, która wcześniej powiedziała, nie, ja nie doznaję przemocy seksualnej, ponieważ uważam, że przemocą seksualną jest brutalny, fizyczny, z użyciem przemocy fizycznej gwałt. Natomiast już samo doprowadzenie do kontaktu wbrew woli, czy w ogóle bez uznania jakiegokolwiek tutaj wyrażenia zgody po stronie osoby pokrzywdzonej, nie jest identyfikowane nie tylko przez prawo, ale też przez
osoby pokrzywdzone jako forma przemocy seksualnej. Dlatego to jest taki troszkę apel, żeby rozmawiając o przemocy seksualnej właśnie mówić troszkę szerzej, a nie tylko o zgwałceniu. Ale panie mecenasie, ale chyba ta zmiana dotyczy także właśnie innych czynności o charakterze seksualnym, prawda? Nie tylko samego zgwałcenia, bo przecież zmianie podlegają także następne przepisy. Czy mógłby pan także wypowiedzieć się co do tych zmian? Bo tam zdaje się, ja słyszałem taki pogląd, nie wiem na ile jest uzasadniony, ale wyrażany przez sędzię, więc przez osobę, która powinna wiedzieć, że sytuacja, która jest oczywiście naganna, sytuacja na przykład klepnięcia kogoś w pośladek, prawda? Albo pocałowania kogoś, co może mieć charakter seksualny, po tych zmianach może być o wiele surowiej traktowana i pytanie jest takie, czy mógłby pan się wypowiedzieć na ten temat, czy pan uważa, że ta zmiana jest potrzebna? Na pewno edukacja w tym zakresie jest potrzebna. Pytanie tylko, czy przez prawo karne edukacja jest najbardziej skuteczna. I też byśmy poprosili kilka słów o tych proponowanych przez pana zmianach. Tak, tak. To właśnie to z tego wynika, że ja uważam, że my nie możemy przykładać jednej miary do całej skali przemocy seksualnej, do każdej formy, jaką ona może przybrać. I uważam, że powinno się to odbywać w taki sposób, że ustalamy jakiś typ podstawowy przestępstwa oraz typy kwalifikowane. Mój pomysł polega na tym, że obecny kształt przepisu, który mówi o zgwałceniu przy pomocy przemocy, podstępu lub groźby, byłby typem kwalifikowanym. Mhm. I tu oczywiście możemy rozmawiać o tym, żeby to się zaczynało od 3 lat pozbawienia wolności, czyli żeby to była zbrodnia. Natomiast żeby inne formy przemocy seksualnej no nie były zbrodnią, i były, czy to typem podstawowym, czy nawet może w pewnych sytuacjach typem kwalifikowanym, ale żeby rozróżnić właśnie ten zakres odpowiedzialności w zależności od tego, jaką formę przemoc seksualna przybierze. Dlaczego? Dlatego, że ja się bardzo boję takiej sytuacji, że jeżeli by to ta zmiana poszła w tym kierunku, że my o każdej przemocy seksualnej będziemy mówić jako o zbrodni i zaczynać od tych 3 lat pozbawienia wolności, to efekt może być odwrotny do zakładanego, to znaczy efekt może być taki, że tych skazań będzie mniej niż więcej. Z tego powodu, że całe doświadczenie prawa karnego wskazuje, że im surowszy przepis, surowszy w znaczeniu zagrożenia odpowiedzialnością karną, tym rzadziej jest używany. A z czego to wynika? A proszę powiedzieć, z czego to wynika? Takie statystyki są też ciekawe. Tak, ale jak pan myśli, z czego to wynika? Chodzi o to, że sędzia nie chce po prostu wsadzić kogoś na długie lata do więzienia i jest bardziej skłonny do tego, żeby uniewinnić? Trudniej się podejmuje takie decyzje. Tak. Mhm. Uważam, że w momencie, kiedy wiemy, iż za czyn, który sami niekoniecznie identyfikujemy jako szczególnie naganny, grozi bardzo surowa kara, jesteśmy mniej skłonni postawić zarzut, czyli tu mamy etap prokuratorski, i wymierzyć karę, czyli etap już orzekania. A przecież nie o to chodzi, żeby skutecznie przeciwdziałać przemocy, to powiem Boże, coś, co zostanie odebrane negatywnie, ale ja byłbym bardziej skłonny za obniżeniem odpowiedzialności karnej, ale żeby dotyczyła zdecydowanie większej grupy sytuacji. Tak, ale panie mecenasie, proszę się nie obawiać, my jesteśmy na szczęście prawnikami, nie politykami i wiemy o tym, że politycy lubią szafować karami i mają takie mocne przekonanie, że wszyscy przestępcy codziennie rano czytają kodeks karny i mówią, o zmieniło, w związku z tym sobie odpuszczę. My wiemy, że tak nie jest. Chcieliśmy pana jeszcze zapytać o rzecz dla nas dzisiaj kluczową, to znaczy o tę zgodę, prawda? Bo wiemy, tutaj przed chwilą z panią poseł także rozmawialiśmy o tym. Wiemy o tym, że konwencja stambulska w tym artykule 36 mówi o tym, że w ogóle definiowanie zgwałcenia w kierunku braku zgody jest dobrym kierunkiem, dlatego że no nie sposób oczekiwać, że zawsze ofiara będzie w stanie wyrazić sprzeciw, który w naszej praktyce sądowej jest uznawany za konieczny. Ale my dodajemy, mówię my jako polskie społeczeństwo poprzez naszych reprezentantów w parlamencie, dodajemy 2 przymiotniki, że ta zgoda ma być dobrowolna i świadoma. Czy z pana doświadczenia wynika, że to będzie łatwe do stosowania przez sądy, że łatwo będzie stwierdzić na przykład tę świadomość wtedy, kiedy na przykład partnerzy są pod wpływem alkoholu czy pod wpływem używek, co się może zdarzyć, tak? To oskarżenie przecież może się pojawić o wiele później. Czy, jak pan się zapatruje na ten, szczególnie na ten przymiotnik świadoma zgoda? Leki psychotropowe, które teraz są bardzo popularne. Tak. Czy myśli pan, że to jest dobry kierunek, czy jednak nie powinniśmy tej zgody niejako kwalifikować przez świadomość, tylko tak jak konwencja stambulska mówi, w zależności od okoliczności, zdolność do wyrażenia tej zgody powinna być oceniana. Co do zasady jest to dobry kierunek z tego powodu, że jeżeli ktoś nie jest w stanie wyrazić tej zgody świadomie i dobrowolnie, to znaczy, że nie można mieć z nim kontaktu seksualnego. Taki powinien być punkt wyjścia.
Natomiast w tej perspektywie spraw, którymi ja się zajmuję, czyli przemocy domowej, to właśnie ten element swobodnej i świadomej zgody jest bardzo istotny. Tak. Ktoś się zgadza, wyraża zgodę, ale nie dlatego, że chce odbyć kontakt seksualny, tylko dlatego, że boi się następstw braku zgody. Czyli na przykład odmowa mogłaby oznaczać pobicie, albo mogłaby oznaczać, że zostanie zdemolowane mieszkanie, albo że dziecko zostanie pobite. I jeżeli to jest relacja w bliskim związku, osoba stosująca przemoc w ogóle nie musi tego mówić. Tak, tak, to jest... panie Sesie, tutaj myślę, że mamy pełną zgodę i my rozumiemy te sytuacje, o których pan mówi, które są przerażające i które są tragiczne, one na pewno wymagają, jak sądzę, przymiotnika dobrowolna, prawda? Bo w tej niedobrowolności bardzo dużo się może zdarzyć. Natomiast no, tak się zastanawiam, bo to, pytamy o to dlatego, że istnieje oczywiście obawa i ona była sygnalizowana także wśród naszych widzów, dotycząca takiej sytuacji, krótko mówiąc, seksu po alkoholu, prawda? Czyli sytuacji takiej, której jeszcze nie ma tych sytuacji, o których pan mówi. Można powiedzieć, że jest konsensus, tylko że no, istnieje jednak jakieś zaburzenie świadomości. Ono może, też nie mówimy o sytuacjach takiego upojenia, w którym partner jest nieprzytomny i w ogóle nie może mówić, prawda? Krótko mówiąc, pytanie jest takie, czy jako prawnik miałby pan jakiś argument, żeby uspokoić naszych widzów, którzy mówią, wypijemy butelkę wina, dojdzie między nami do zbliżenia, a za 6 miesięcy, kiedy się rozstaniemy, partner albo partnerka uzna, że została zgwałcona, bo nie mogła wyrazić świadomej zgody, mimo że chodziła, mówiła, no ale jednak była pod wpływem alkoholu. Jest zasadnicza różnica, czy ktoś spożywa alkohol lub inne substancje dobrowolnie, czy nie. Rozumiem, że mówimy o takich sytuacjach, w których dobrowolnie je spożywa. Tak, tak. Kolacja. W prawie karnym obowiązuje zasada, z której wynika, że jeżeli ktoś dobrowolnie spożywa alkohol, ponosi konsekwencje wszystkiego, co się później wydarzy. No i wydaje mi się, że niestety w tym wypadku ta interpretacja byłaby niekorzystna dla osób pokrzywdzonych, w tym sensie, że jeżeli dobrowolnie spożywali alkohol, to nie do końca mogliby się bronić w ten sposób, że ta zgoda, która była wyrażona, nie była zgodą dobrowolną czy swobodnie podjętą. Okej. To jest bardzo ciekawe, tak, czyli mówiłby pan, odróżniałby pan tę sytuację oczywiście od sytuacji podstępnego upojenia, czy na przykład pigułki gwałtu, co jest oczywiste, czyli trochę tak jak w przypadku spraw prowadzenia samochodu po alkoholu, prawda, jeżeli spożywasz dobrowolnie, no to jesteś odpowiedzialny za to wszystko, co się dalej toczy. Myślę, że tak, ponieważ inne koncepcje, a takie przez chwilę obowiązkowe w Szwecji, prowadziły do tragicznych skutków polegających na tym, że wystarczyło spożyć alkohol, żeby móc było wszystko, można było zrobić bezkarnie wtedy, tak? Oczywiście, jasne. To nie o to chodzi. A pozwolę sobie jeszcze ostatnie pytanie, panie mecenasie, a z doświadczeń tych krajów, które już są dalej i czy ratyfikowały konwencję stambulską, czy wprowadziły takie przepisy zbliżone do tych propozycji, które są obecnie teraz w Sejmie, czy to jak tam, bo tego akurat nie udało mi się doczytać, jak tam statystyki, jak w praktyce to wygląda, czy rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, bo gdzieś czytałem o tym, że w Stanach akurat, ale ja zawsze mam, przykładam duży taki, z dużym dystansem podchodzę do porównywania jakby tych standardów społecznych europejskich do amerykańskich. Bardzo fajne są te przykłady, ale uważam, że jednak ta nasza kultura jest bardzo inna. Czy w tych krajach, w których te przepisy już są takie zbliżone do tych proponowanych, to czy liczba tych zawiadomień, oskarżeń o gwałt, to ona, czy ona rzeczywiście geometrycznie wzrosła? Powiem, o co chodzi. Ja obawiam się takiej sytuacji, że przy tym, jak czytam nastroje społeczne, to ostracyzm społeczny w stosunku do osób podejrzanych o taki gwałt, jakby doszło do wylewu czy upowszechnienia takich sytuacji, wydaje mi się, że to byłaby największa taka szkoda społeczna i tego się tak naprawdę boję. No mamy bardzo dobry przykład dotyczący zmiany trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia, gdzie zrezygnowanie z trybu wnioskowego w ogóle nie zmieniło statystyki. Więc to... Gdyby pan mógł tylko wyjaśnić naszym słuchaczom, którzy nie są prawnikami, na czym ta zmiana polegała? No wcześniej polegało to na tym, że jeżeli osoba pokrzywdzona sama nie złożyła wniosku, to sprawa się w ogóle nie mogła toczyć. Prawo zostało zmienione w ten sposób, żeby bez względu na wolę osoby pokrzywdzonej mogło się toczyć, czyli jeżeli sąsiad złoży zawiadomienie, to sprawa też się toczy. I nie wpłynęło to na wzrost zgłoszeń ani na wzrost spraw, więc to już jest pewne doświadczenie, które może powinno budzić nasze zaniepokojenie i troszkę powodować, że powinniśmy to analizować pod takim kątem, jak pan przed chwilą powiedział. Natomiast ja powiem tak, ja jestem świeżo po wizycie w Finlandii i świeżo po posiedzeniu Komitetu Grevio. Mamy takie dwa bezpośrednio kraje, które niedawno zmieniły definicję, to jest Finlandia i Dania.
W obu państwach wzrosła statystyka siłą rzeczy, ponieważ zupełnie inne sytuacje zostały objęte postępowaniem. I na przykład w Finlandii oznacza to, i tam właśnie jest taki system, że jakby traktuje się pewną część tych przypadków jako przestępstwa, chciałbym powiedzieć, mniejszej wagi, chociaż to nieprofesjonalne określenie. Ale na przykład pojawiło się takie negatywne zjawisko, że policja zaczęła je kierować do mediacji, co należałoby wykluczyć, tak, jeśli byśmy rozważali ten system. A dlaczego? Dlaczego należałoby wykluczyć? Dlatego, że no, trudno mi sobie wyobrazić kierowanie sprawy o zgwałcenie do mediacji, prawda? No bo tu jakby mamy naczelną zasadę przy mediacji, że jeżeli jest nierównowaga stron, to się nie mediuje. Ale możemy rozmawiać. Tak? Panie mecenasie, tu może chodzić o coś takiego, żeby strony spróbowały same do siebie, pomiędzy sobą dojść do tego, gdzie czy jak ta zgoda była i tak, no, postarać się jakoś zobiektywizować tę sytuację. Dzisiaj omawiamy kazus Daniego Alvesa, piłkarza Barcelony, który został oskarżony o i skazany. Został skazany. Oto tam pojawił się element, może nie mediacji, ale kwestii finansowej, pewnego odszkodowania finansowego, który był jakby pewną uzgodnieniem pomiędzy stronami, który, jak chciał Daniel Alves, miał wpłynąć na rozstrzygnięcie. Nie wiemy, czy wpłynął, czy nie. To zaraz o tym powiemy. Natomiast rozumiemy też to oczywiście, że mediacja w sytuacji nierówności stron i traumy też może być rzeczywiście utrudnieniem. Tak, przy czym wyjęcie jakiejś części, czyli na przykład kwestii odszkodowania i tylko mediowanie w tym zakresie, już jest do rozważenia pewnie, jeśli osoba pokrzywdzona by tego chciała. Panie mecenasie, musimy kończyć, ale gdyby pan chciał nam powiedzieć takim jednym zdaniem, czy te zmiany, które właśnie w Finlandii i w Danii zostały wprowadzone, jakby pan miał tak ocenić całościowo, było warto dokonać tej zmiany z punktu widzenia całości sytuacji tego zła społecznego, którym jest przemoc seksualna? Zdecydowanie podnosi to poczucie bezpieczeństwa osób, które żyją w tych państwach. Finlandia jest najszczęśliwszym krajem według danych ONZ-u. Ludzie się tam czują najbezpieczniej. Proszę na to popatrzeć z tego punktu widzenia. Tak, no pytanie, czy to jest efekt ustawy karnej, czy jednak innego poziomu kultury podejścia, ale tego nie rozstrzygniemy dzisiaj. Panie mecenasie, bardzo serdecznie bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, bardzo miło było. I za bardzo ciekawe uwagi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Się dziękuję. No ciekawe bardzo. Bardzo to jest ciekawe i myślę, że ciągle tutaj krążymy wokół takiej decyzji, czy to nie jest wylewanie dziecka z kąpielą. Jeszcze raz myślę, że możemy jasno powiedzieć, że nie chcemy wyrzucić czy skreślić tego pomysłu. Wydaje mi się, że ten poziom świadomości jest tutaj bardzo istotny. Ja też tak sądzę, bo tak jak podobnie jak ty, myślę, że to, co powiedziała pani poseł na początku, że to przekonanie, że ciało kobiety jest własnością mężczyzny, pokutuje, moim zdaniem, może w wieku XIX, może na początku wieku XX, w wieku XXI poziom wiedzy mężczyzn jest już taki i wydaje mi się także, że poziom szacunku, że możemy na szczęście o tym zapomnieć, nie zmienia to faktu, że na pewno są wyjątki, że jest przekonanie, które w tej swojej strasznej wypowiedzi kiedyś wyraził Janusz Korwin-Mikke, że to jest normalne, prawda, że kobietę zawsze się w pewnym sensie gwałci. Chcemy jasno powiedzieć, że od takich, przepraszam, januszowych opowieści się odcinamy. Natomiast dostrzegamy złożoność tej sytuacji, która tutaj jest, prawda? Tak, jest jakaś dobra intencja, która mówi, słuchajcie, musimy to zmienić, dlatego że no, nieludzkie jest oczekiwanie, że ofiara gwałtu będzie udowodniała, że się broniła, zwłaszcza jak jest sparaliżowana strachem. Z drugiej strony, jako prawnicy mamy pewną wątpliwość właśnie, czy te przymiotniki trudne do interpretacji nie spowodują problemu. Znaczy spowodują, spowodują na pewno. Rozwiążemy nasz kazus tak teraz, jest, który będzie jakimś podsumowaniem tego spotkania naszego. Słuchajcie, jak powiedział Boguś, Dani Alves został skazany. Tak. Trzeba powiedzieć, że został skazany na 4,5 roku więzienia. Ofiara chciała 12, prokuratura chciała 9, został skazany na 4,5. To i tak jest bardzo dużo. Natomiast chcemy powiedzieć kilka słów o tej sprawie, żeby pokazać trochę ją jakby w naszym kontekście rozpatrzeć. Problem polegał na tym, że... Trzeba też pamiętać, że w Hiszpanii wprowadzono też te przepisy takie... Tak, i też zmieniono ten element, więc tak to jest dobry pewien test, nie? Taki poligon, w którym widzimy rzecz następującą. Ta dziewczyna przyjęła jego zaproszenie wraz z koleżankami, ale przyjęła zaproszenie na szampana. Ktoś może to różnie oceniać, ale ona weszła do pokoju, a następnie Dani Alves, zeznań wynika, zaciągnął ją do łazienki, zamknął tę łazienkę i ona ewidentnie komunikowała mu, że chce wyjść. To jest sytuacja, w której mimo, że nawet
jeżeli zgodziła się wejść do pokoju, nie zgodziła się na zbliżenie. Mówi, że on przemocą wymusił to zbliżenie, co zostało zresztą potwierdzone przez ślady biologiczne tam w tej łazience. Znaczy, na końcu oni się przyznali. Jego ostatnia wersja była taka, że cytuję, że miał wrażenie, że wyszła zadowolona. Tak, natomiast ona ewidentnie nie wyszła zadowolona, dlatego że zeznań ochrony klubu Saturn wynika, że ona siedziała, płakała, była roztrzęsiona. Przez to oni w ogóle wezwali policję, prawda, po to, żeby tę sytuację zbadać. Ważna jest też kwestia, o której ty mówiłeś, zmiany zeznań, prawda, Daniego Alvesa. No na pewno mu to nie pomogło. Później był taki moment, rozumiałem, bo ja śledziłem tą sprawę, tak. I oni się próbowali dogadać i właśnie, powiedzmy, finansowo naprawić tą szkodę, zrobić jakiś konsensus, rozumiem, wspólnej wersji, która miałaby pomóc mu do tego, żeby jednak ta kara nie była tak dotkliwa. No jednak sąd się nie przychylił. Tak, i to, że on zmieniał, że najpierw mówił, to miało... No on na początku wszystkiego się wyparł, później twierdził, że wszyscy byli zadowoleni, a na koniec, można powiedzieć, że się przyznał i w sumie tą wersję ustalili spójną. Tam już nie było co do stanu faktycznego takich dużych rozbieżności. Tak, ale wiesz, ten przypadek jest w tym sensie ciekawy, że być może, no nie wiem, może on rozwieje jednak pewne wątpliwości naszych widzów, bo tutaj jest wiele bardzo ciekawych elementów. Można powiedzieć, jest jakaś wstępna zgoda na interakcję. Nie mówimy, że na interakcję seksualną, prawda? Na pewno nie. Tak jak mówię, ona tam wchodziła z koleżankami po to, żeby... Wiesz, no tak... Potem jest nawet gdyby to była zgoda, to potem jest moment wycofania się z tej zgody, co jest elementem absolutnie okej, prawda? Ktoś może zmienić zdanie. I jest problem polegający na tym, że Daniel Alves nie pozwolił jej się wycofać z tej sytuacji, prawda? I jest cały kontekst, który jednak pokazuje i pozwala stwierdzić, że tej zgody nie było, bo mamy bardzo spójne zeznania ofiary, ochrony klubu, który mówi, że ona była zrozpaczona, że ona płakała. Ktoś, kto po zbliżeniu jest zadowolony, na pewno się tak nie zachowuje. I mamy zupełnie niespójne zeznania Daniego Alvesa, który najpierw mówi, że on tylko zaprosił na drinka, do tańca, później na drinka, później, że jednak doszło do zbliżenia, co pokazuje, że tutaj nie ma chyba nawet w dosyć tak trudnej sytuacji aż tak wielkiego ryzyka przypisania winy, czy właśnie naruszenia domniemania niewinności, bo da się to jakoś ocenić. Smutna sprawa, bo wielki bardzo piłkarz, tak, prawda, tak, wybitny sportowiec, a tutaj sytuacja, która, no, to już nie, w ogóle nie ma nawet o czym mówić, że zniszczyła jego wizerunek, ale no, sytuacja fatalna, prawda? Wiesz, to jest niestety... To jest znowu społecznie, bo to i rozpoznawalne nazwisko, ale też rodzinie, jego żona też była świadkiem. Tak, on zresztą mówił, że zmieniał te zeznania, bo się obawiał żony, no to jest sytuacja... Bo tam była też taka próba wyłączenia jego stanu świadomości. Ona po prostu zeznawała, że on wrócił pod bardzo silnym wpływem alkoholu. Tak, tak. I że to w jakiś sposób włączało jego również poczytalność, powiedzmy. Tak. Ale sąd nie dał się co do tego przekonać. No, jeżeli jest jakiś pożytek ze sprawy Daniego Alvesa, to może dlatego, że jest tak znaną osobą, inni spojrzą na tę sprawę jako przestrogę. Po pierwsze, że można z bardzo wysoka upaść, a po drugie, że ona może nam posłużyć jednak na analizę tej oto sytuacji, że zgoda musi być wyrażona. Co więcej, nawet jakaś wstępna zgoda na interakcję nie oznacza zgody na interakcję seksualną, a nawet jeżeli by to była zgoda na interakcję seksualną, może być wycofana. I to jest coś, co może w naszym dziele edukacji możemy... No właśnie, wydaje mi się, że jakbyśmy się starali skonkludować trochę te nasze rozmowy, ja uważam, że ten aspekt edukacyjny i informacyjny będzie tu kluczowy. W jakimkolwiek kierunku nie pójdziemy, mam nadzieję, że jednak te przymiotniki dotyczące zgody zostaną usunięte, bo moim zdaniem będzie to rodziło na tak dużo kontrowersji, że się po prostu istota sprawy w ogóle może gdzieś umknąć. Tak uważam, że bardzo dużo badań takich społeczno-socjologicznych, no też pewnie seksuologowie co do tego, jak to w ogóle funkcjonują te zjawiska i wszystkie te aspekty, no bardzo taki poważny problem społeczny i taki przykład rozwiązań, które wprowadzenie może przynieść odwrotny skutek. I, tak. Zresztą było wiele takich bardzo ciekawych analiz. Myślę, że to, co mówił pan mecenas o tym, że te skutki mogą być różne i właśnie nie zawsze surowość powoduje skuteczność. My wiemy, że to raczej nieuchronność wymierzenia kary powoduje skuteczność. To jest bardzo interesujące. Chyba temat będziemy mogli pociągnąć. Ja sądzę, że to będzie temat ważny dla naszego niepoprawnika live. Już się do niego szykujemy. Przypominamy wam, że działamy w takim trybie, że mamy 3 odcinki nagrywane, w których niestety nie możecie brać udziału, ale potem mamy jeden... Wydaje się, już możemy chyba zapowiedzieć, bo chyba się dogadaliśmy co do terminu, że wszystko na to wskazuje, że 18 kwietnia będzie... Tak jest, jeszcze to potwierdzimy za tydzień. Wprowadzimy pewną metodę preselekcji pytań, bo chcielibyśmy, żeby ewidentnie te najciekawsze były zadawane.
A dzisiejszy odcinek będziemy już konkludować. Jeszcze raz wam dziękujemy za pomysł. Dziękujemy bardzo. Za to, że wskazaliście w komentarzach, że tą kwestią warto się zająć. Liczymy na więcej i zapraszamy was już dzisiaj na następny odcinek. Tak jest. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.